Na wyspie Uznam, położonej na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w latach 1936–1945 mieścił się Wojskowy Ośrodek Badawczy Peenemünde, który wówczas był najnowocześniejszym centrum technologicznym na świecie. Aż 15 000 osób pracowało nad rozwojem pierwszej dużej rakiety, która dała początek późniejszym militarnym i cywilnym rakietom nośnym. Dziś w miejscowości tej znajduje się międzynarodowe miejsce spotkań Historyczno-Techniczne Muzeum Peenemünde. W październiku 1942 roku pierwszy raz z sukcesem wystartowała z Peenemünde rakieta. Był to spektakularny, ale również niebezpieczny techniczny przełom XX wieku. Prace nad nim, prowadzone pod przewodnictwem Wernhera von Brauna, od początku miały tylko jeden cel: zapewnienie militarnej przewagi dzięki najwyższej technologii. Ambiwalencja procesów technologicznych jest w Peenemünde tak wyraźna, jak nigdzie indziej i stanowi główny temat wystawy Historyczno-Technicznego Muzeum Peenemünde. Muzeum zostało otwarte w 1991 roku i do dziś odwiedziło je ponad 5 milionów osób. Wystawa dokumentuje drogę od marzeń o podróżach kosmicznych rakietowych pionierów do systematycznego rozwoju pierwszej dużej militarnej rakiety w Peenemünde, produkowanej seryjnie i używanej podczas II wojny. Jednakże Peenemünde było nie tylko miejscem techniki i innowacji. Szybki sukces inżynierów był możliwy tylko dzięki pracy robotników przymusowych, więźniów obozów koncentracyjnych oraz jeńców wojennych. Na wystawie zebrano biografie i wywiady z relacjami ilustrującymi różnorodne przeżycia. Plany masowej produkcji rakiet w Peenemünde zostały przerwane nalotem Royal Air Force przeprowadzonym w sierpniu 1943 roku. Miejscem, gdzie usytuowano nową fabrykę, stały się podziemne tunele w pobliżu Nordhausen w górach Harcu. Wskutek nieludzkiej pracy i warunków życia w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora zmarło ponad 15 000 osób. Peenemündzka elektrownia jest dziś ostatnim zachowanym budynkiem ośrodka doświadczalnego. Wystawa w kotłowni dokumentuje historię budynku, który dziś jest ważnym punktem na europejskim szlaku dziedzictwa przemysłowego. Restauracja elektrowni, przeprowadzona w latach 2010–2011, otrzymała nagrodę Europa Nostra Award. Muzeum jest międzynarodowym miejscem spotkań. Duże wydarzenia, takie jak coroczne koncerty w dawnej sali turbinowej elektrowni, czynią z Peenemünde miejsce własnej i międzynarodowej kultury. Podczas pierwszego peenemündzkiego koncertu w 2002 roku muzeum otrzymało za działania na rzecz pokoju Krzyż z Gwoździ z Coventry. W 2013 roku do muzeum zawitał Kurt Masur, dyrygent Bałtyckiej Filharmonii. Sala turbinowa ma wielkość około 1600 metrów i jest miejscem, gdzie w unikatowej, industrialnej architekturze mogą odbywać się spotkania na 1200 osób. Również kotłownia o wielkości 770 m2 z pomieszczeniem o wysokości ponad 30 metrów jest niezwykłą przestrzenią do różnorodnych wydarzeń.